Proszę Państwa, Zieluszka stopa stanie, tam pokaż dostanie. Zobaczcie, hoka się widziałem, Sanianka. Jestem w butik Solidarity w Sanigani. Przyszedłem, zobaczcie. Mówię, że Abibu, za małe to masło jest. Przełożył mi z innego talerza takie grube masełko. Poproszę, dam jeszcze. Proszę, bagietka świeża, ciasteczko mogłem sobie wybrać, jakie chciałem. Kawusie zaraz będę słodził. Nie, to wam chciałem powiedzieć. Słuchajcie, tu już mam trochę nowych rzeczy, a to co mi dał, zobaczcie, to co mi dał. Przełożyłem wszystko już, zobaczcie, do plecaka. To jest mój system taki. Oni dawają, sami od siebie, nie pytałem się o nic. Zobaczcie, ile wszystkiego mam. Takie dwa Rie, to jest bardzo dobre. No, tutaj mam wszystko. Proszę Państwa, pizza, nie pizza, to bym potem mogę pokazać filmik. Pizza tu jest, tu już mam, proszę Państwa. Zobaczcie, sieneczka taka ta dobra, taka ta suchutka. Popatrzcie sobie jeszcze, poniuchajcie. Nie można. Ravioli, nie ravioli. Teraz sobie dodatkowo wziąłem. To jest tylko dużo, proszę Państwa, cały plecak. Mało tak. Chciałem wam powiedzieć, oprócz tego, że tu już mam, tutaj ananas, nie ananas, i tu można sobie wziąć te ravioli, które zawsze biorę. Zobaczcie, to są ravioli. Nawet nie wiem, czy pirówki nie ma. Wezmę sobie ze 3-4 te cykorii, może sobie zrobimy gdzieś, zrobię. Ja jestem sam teraz, proszę Państwa. I tak. Ananaski. Cały stół tu jest. Proszę. Tak. Że pripa bu, madam. Że samo, że mówię, że jej nie biorę. Nawet piwko dostałem. Jakieś bezalkoholowe trail twist, proszę Państwa. No i tak, no i co? I zaczynamy jeść. Także widzicie, a Suzana mówiła dzisiaj, że jest, że nie jadła, się śpieszyła, nie zjadła to, co jej dali na tym. Patrzcie, nawet pieniążki się znajduje na stole. Gdzie ludzka stanie, tam wszystko dostanie. Także proszę Państwa, bateryjka zaraz mi się skończy. Nie wiem, gdzie zostawiłem, chyba w Polsce zostawiłem, albo w Pleszewie u nieznajomego w samochodzie zostawiłem ładowarkę. Nie mam kolejnej, także nie wiem, jak sobie dam radę. Oj, dawają nowe, teraz zobaczcie, nowe łyżeczki dawają. Ekologiczne, jestem za tym. No i proszę Państwa, bułeczka. Oczywiście prastarym polskim obyczajem krzyż zawsze robimy. Żegnamy chleb. No i będziemy jeść. Ja dzisiaj się najadłem tam na Czerwonym Krzyżu swoją sałatkę z cebulki polskiej zrobiłem i z tego. Z cebuli polskiej i proszę Państwa z pomidorów. Dwa pomidory wziąłem, bo trzeci się popsuł. A masła dużo, to jak Nikusia moja lubi, patrzcie. No i tak tutaj się to je. Tak wygląda jedzenie we Francji. Teraz proszę Państwa z miodem, konfitura z miodem. Ja nawet nie wiem, czy to jest miód, czy to jest konfitura. Ale bardzo dobre, to jest bardzo słodkie. I klei się jak miód. Także gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. Oczywiście mi jeden dzień taki wystarczy. W kościele byliśmy, ale dzisiaj zamknięty jest kościół, bo wydali nam paczki. Jutro dadzą prawdopodobnie, jak na urlop nie poszli. Villeparisis było zamknięte. A tu niespodzianka. I wiecie co, ta zobaczyła te drobne pieniążki. Mówi, żeby ją zaprosił, żeby mi jej coś kupił. A ja mówię, a ja nie, bo ja z nią grałem. Mówię, na paliwo jest ważniejsze to. I słuchajcie, tyle miała jedzenia. A można iść kilometr, przejść półtora przez park koło Marostwa w Przelu i wzięłaby, dostała sandwicze, dostałaby tam, mówię, ciasto było. Tu by stało, wiecie, że ona w samochodzie moim to ty przyjechała z Citroenem i nie chciała tu wychodzić. I nie, po co mój, bo się wkurzyła. Bo deski wziąłem, są mi potrzebne. I on tam do samochodu, tak wiecie, jak się położyło z tyłu Citroena, jak to kombi, to on tam by mówił, o, bo bym głową żyła, by się deską trzymała, potem przyhamowałem i tu nie chciała iść. A już zadowolona, bo żarcie dostała. Ona normalnie jak małe dziecko, i się śpiewa, się odbizduje, la la la. Jak poje, bo jedzenie zobaczy. Nikusia tak podobnie mi przypomina Nikusię. Jak Nikusia kubkę zrobiła i ją podmyłem ładnie wszystko, to wtedy la 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 sobie śpiewała. Skupiony jestem na nagrywaniu i właśnie się pobudziłem się tym miodem.
Bo...